dzisiaj grałem w Far Cry 5. No więc zacznijmy od settingu, czyli od Montany, tego co wydaje się najbardziej kontrowersyjne. Dla mnie nie jest kontrowersyjne może specjalnie, jeśli chodzi o samą tematykę, co bardziej o to, jak taki setting się w ogóle sprawdzi w schemacie Far Cry 5, gdzie wszystko rozwalamy, niszczymy i tak dalej. No więc sprawdza się to. Zaskakująco bardzo odczuwa się, że to i tak jest takie typowe dla Far Cry'a pustkowie. Ta bezludna wyspa, która nie ma kontaktu ze światem, szczególnie, że już na konferencji Ubisoftu było podkreślane, że to jest miejsce, w którym nie ma zasięgu, nie dzwoni się na policję. Więc z jednej strony mamy to wrażenie, że jest to takie pustkowie, które rządzi się własnymi prawami i w ogóle nie postrzegamy tego jako elementu całego świata, ale z drugiej i tak plusem jest to, że jest tutaj pewna cywilizacja, że jest tutaj taki rodzaj ludzkiej nadbudowy, który znamy. Budynki i współczesne, nie wiem, plakaty, dokumenty czy jakieś inne rzeczy, które można znaleźć porozwieszane na ścianach tych budynków czy leżące na stołach, różne grafiki i inne elementy. Wypada to całkiem dobrze, szczególnie pierwszy raz mnie uderzyło podczas strzelaniny, która miała miejsce w takim małym miasteczku, dosłownie parę budyneczków tam było w tym, więc trudno nawet to miastem nazwać, ale cała walka toczyła się w taki sposób, że ja przechodziłem sobie, wchodziłem przez okna do różnych budynków, które były, każdy był zupełnie na inny sposób od środka udekorowany, czyli nagle walczysz z jakimiś tam ludźmi, rzeczy eksplodują, strzelanina, nie wiadomo co się dzieje, wchodzisz, przechodzisz przez jakąś kuchnię, tam jakieś kolorowe niebieskie ściany, znajdujesz jakąś strzelbę pod stołem, zbierasz to, wychodzisz znowu na zewnątrz, wchodzisz do knajpy i tak dalej. Wydaje mi się z tego co zobaczyłem, a zobaczyłem właśnie ten fragment miasteczka plus na przykład jakiś hangar jednej z postaci niezależnych, że jak na grę akcji to całkiem dużo jest tutaj pracy włożone w to, jak te rzeczy właśnie są zaprojektowane od stroju, jeśli chodzi o wystrój wnętrz i o to, że nie ma po prostu na przykład jakiegoś jednego czy dwóch papierów, które są skopiowane w każdym budynku, tylko faktycznie można znaleźć w środku tych budynków coś, co kojarzy się z postacią. Więc wiadomo, że to nie jest gra, w której mamy tam odkrywać narrację przez otoczenie, ale daje to taki ciekawy charakter po prostu dla tego świata. Na pewno też moje pierwsze wrażenia były pozytywne, jeśli chodzi o samą strzelaninę i w ogóle o to, co w jaki sposób odzyskiwałem kontrolę nad posterunkiem, bo oczywiście to robiłem i to będziemy na pewno robić w dużej mierze przez większość gry znów, ale powróciły spluwy, których nie było w Far Cry Primal i od razu jakoś, może na zasadzie kontrastu, że dawno tych spluw w Far Cry'u nie było, zwróciłem uwagę nawet na to, że animacje przeładowania strasznie mi się podobają, że to wszystko ma taki ciężar, że jest takie mocne, jeśli chodzi o udźwiękowienie, że jest dużo tych różnych broni, niektóre trochę bardziej nowoczesne, inne to jakieś dubeltówki, które znajduje się u kogoś w mieszkaniu. Z paru ciekawszych drobnych elementów pojawili się oczywiście kompanii, co mogłoby się kojarzyć z Far Cry'em 2 w sumie, tylko że tamci kompanii bardziej się pełnili bodajże rolę takich medyków, którzy się pojawiali w jakimś momencie, żeby nam pomóc. Tutaj to jest trochę bardziej jak w Metal Gear Solid 5 i nawet te same archetypy się pojawiają, dlatego że z trzech, które zostały pokazane, prawdopodobnie można oczekiwać więcej z tego, co słyszałem. Była pani, która jest snajperem i był pies, który się skrada, więc tak samo jak w Metal Gear Solid 5, plus do tego był gość, który tam lata samolotem i zrzuca bomby. Działa to na takiej zasadzie, że mamy jedną z tych postaci aktywną, wbrew chyba temu, co było pokazane na efektownym zwiastunie na konferencji, gdzie te wszystkie postacie jakoś współgrały ze sobą. Nie słyszałem, żeby była to funkcja w grze, ale być może będzie. W każdym razie, jeśli mamy jedną aktywną, no to ona nam pomaga po prostu jakoś sobie tam radząc sama, ale możemy też jej kazać robić konkretne rzeczy, czyli na przykład psa możemy wysłać na jakąś tam postać jakiegoś przeciwnika i on będzie go zabijał po cichu. A jeśli mamy snajpera, no to możemy tam wskazywać konkretne cele i możemy też te postacie wysyłać w różne miejsca. Szczerze mówiąc, zapewne jest to, że oni cały czas za nami podążają w otwartym świecie, jeśli mamy ich aktywnych i robią to w ramach jakiejś tam swojej sztucznej inteligencji. Na przykład nie wsiadają z tobą do samochodu, ja miałem na przykład coś takiego, tylko moja towarzyszka jechała za mną swoim własnym samochodem, przy czym czasami robiła też śmieszne rzeczy, na przykład jak ja się zatrzymałem na jakimś rozdrożu, żeby zabić przeciwników, to nagle słyszę warkot samochodu za mną i ona wjeżdża tam w jakąś ścianę. Wydaje mi się, że raczej na pewno będzie funkcja, żeby podróżować samemu po świecie, szczególnie, że to jest właściwie esencja Far Cry'a i dużo takich momentów, w których mielibyśmy się wczuwać w eksplorację i jakieś tam skradanie się, czy robienie czegokolwiek innego, mogłyby te postacie po prostu zepsuć swoim nieprzewidywalnym zachowaniem.
Podsumowując, to co zobaczyłem oczywiście w żaden sposób nie rewolucjonizuje tego, czym Far Cry był przez ostatnie kilka odsłon, ale myślę, że parę rzeczy tutaj składa się na taki pozytywny efekt, między innymi to, że ostatni Far Cry, jaki wyszedł, to był właśnie ten Primal, po którym powrót takich elementów nawet jak broń palna wydaje się odświeżeniem, mimo że wcześniej cały czas była jakaś broń palna. Jest to mimo wszystko taka formuła, której może trochę mi brakowało, bo Far Cry mimo wszystko na jakąś tam swobodę w tych starciach pozwala i to zawsze było całkiem spoko, ale nie ma co tutaj się spodziewać żadnych cudów. Za to sam setting może daje jakiś potencjał na ciekawsze postacie, czy właśnie na to nawet, że nie będziemy cały czas w jakiejś totalnej dziczy, tylko co jakiś czas możemy sobie pooglądać budynki, czy zobaczyć jakiś zalążek cywilizacji, więc pod tym względem też wydaje się to troszeczkę odświeżające względem tych wszystkich wysp tropikalnych i innych rzeczy, które były w Far Cry'u. Także Far Cry 5 całkiem spoko był. Podobało mi się to, co zobaczyłem.